I teraz zobaczcie, pojawiły nam się nowe rzeczy, pojawiły nam się samochody do sprowadzenia. Znajdź te pojazdy i dostarcz je partnerowi w dokach, by zarobić pieniądze i RP. Na mapie masz niebieską kropkę i jest samochód, to jest to, okej. Okay. Bo niebieskie kropki też są od napadu Caio Perico, no nie? I tam się zdobywa jakieś klucze, jakieś takie pierdoły, prawda? Tak, przywróciłem sobie już normalny tunik. Którą furą pojedziemy tak w ogóle? On zmienił sobie chyba opony na takie zwykłe i był bardzo przyczepny, przestał być driftowy. To driftowanie tutaj da się ogarnąć, tylko nie trzeba cisnąć tego gazu do końca. Chodźmy teraz do Benego do garażu, stunigujemy sobie tę furkę, przerobimy na LG Classic, bo jest 30% zniżki. Ulepszenie, LG niestandard... O kurde, 600 tysięcy? Ledwo mnie stać! Ale dobra, zniżka to zniżka. Oh yeah, to jest fajna furka. A czekaj, bo ja w swoim garażu chyba mam taniej te ulepszenia, no nie? Co by tu dać? Jak się tu w ogóle wszystko błyszczy w tym garażu? W sumie możemy dać karbonową, pyk. Maseczkę jakąś dajmy fajną. No i co po tuningu? 265 tysięcy. Miałem 14 milionów przed tą aktualizacją. Powiedz mi, gdzie jest hajs? Płać mi mój hajs, bo i tak go zawinę. Jeszcze tam możemy ją u Benego troszeczkę dorobić, bo tam jeszcze blok silnika, jakieś tam coś we wnętrzu można pozmieniać. Ale takie drobne rzeczy na zniżce u mnie w garażu mogliśmy sobie ogarnąć, jest spoko. Dobra, mogę to rozpocząć? A nie, ona musi przestać gadać. Misja organizacyjna, zawartość pociągu. Ponoć bardzo fajno, więc sobie to zrobimy. Mam się udać do doków, czekaj, leci jakiś jet, więc pierwsze co robimy to rozwalamy go. Bo on już widzę, że... Widzicie, rozwala, nie? Za każdym razem, jak widzę jakiegoś jeta, to od razu leci snajpa w ruch. Bo gościu lata i po prostu rozwala wszystkich dookoła, no nie? Także zawsze, zawsze. Czekaj, czekaj, pa. Yeah! Tak się pokonuje. O, zobacz. Jest korek, nie możesz przejechać, nie? I kurczę, korki cię nie interesują. Nie interesują cię w ogóle. Okej, okay, mamy jakieś specjalne ubranie. Strój dokera. Spoczko, czyli chyba mnie teraz nie nakryją, tak? Dokument aha, bo tutaj musimy jakieś części ogarnąć. Dobra, zaraz zobaczymy. Przyjeżdżam sobie taką dziwną furką. Nikt nie zwraca na mnie uwagi. Zupełnie normalny dzień w pracy w GTA Online. Tu się nic dziwnego nie dzieje. Idę, jak ja w ogóle wyglądam? Cześć, Mietek. Ja przyszedłem obrabować was. No nic sobie z tego nie robi, więc... O! Ty, ale zaczął furczeć do mnie. Dlaczego? Coś nie tak zrobiłem. Oj, przepraszam. Ten chyba był dobry. Dobra, chodźmy na górę. Musimy odszukać dokumentu, czyli pewnie gdzieś będzie na górze, no tam w sterowni, czy jak to się, na mostku. To się chyba mostek nazywa. Yeah! I takie przygotowania to ja rozumiem. Mam nadzieję, że na napadzie też będzie można minigana używać. Ej, gdzie? Gdzie mam to znaleźć? Na tyłach statku. A ci co, dalej żyją? No i proszę, znaleźliśmy, pięknie. Zabieramy to. A, muszę zrobić zdjęcie. Ożesz ty! Zgiń! Oh, dobra. I tu mamy tą tam przecinarkę, czy tam, nie wiem co to jest. Okej. Okay. Idziemy do warsztatu tuningowego. Tu już mi nic nie zrobią. Patrz. Jezu, zajebisty ten pojazd jest, strasznie go lubię. I nitro, i poszedł. Szkoda, że nitra nie dodali do samochodów, no nie? W tej aktualizacji też powinno być. W tych wszystkich Need for Speedach, szybkich i wściekłych. Nawet w niektórych samochodach, jak sobie zrobisz tuning, no to możesz sobie tą butlę z nitrem zainstalować. Tylko wiesz, nie możesz tego używać, jedynie na arenie masz ten dopalacz. Ty, ale oni coś mówili, że będzie aktualizacja, że będzie można zwiększać prędkość maksymalną samochodu, więc może chodzi tu właśnie o nitro, no nie?
Spoko, że wszystko sami możemy zrobić, nie? Tak jak na Cayo Perico napad można było robić samemu. A w ogóle Cayo Perico napad pojawił się chyba pod koniec roku 2020. Zgadza się? I to była poprzednia taka jedna z większych aktualizacji do GTA Online, chyba zresztą największa. Udaję robotnika, mam taki roboczy strój i jadę taką futurystyczną furką, taką mocno futurystyczną. Jakby z przyszłości, no nie? Jeszcze ja? Cyk, cyk, proszę bardzo. Dosyć zwrotne to. Ty, goni tu jakiegoś ziomeczka, on ma ten nowy samochód, tego takiego jakby Mustanga czy coś. Cisnę gaz do końca, kurde, nie mogę go dogonić. Ej, ładnie ciśnie ten Mustang, zobacz. Ja mam samochód z klasy super, a on nie wiem co ma. To jest klasyk sportowy? Dobrze, teraz robimy te przygotowania do napadu z pociągiem, żeby przewozić sprzęt. No trudno znaleźć ten pociąg towarowy, powiem wam. Bardzo trudny, trudno znaleźć, no. Patrzcie, tutaj jeżdżą te wielkie te samochody ciężarowe, widzicie? Normalnie one tutaj tak nie śmigają od tak sobie, ale na tym przygotowaniu się pojawiły. Zrób zdjęcie siłownika hamulcowego. Zobaczcie, tutaj są te. O, zaraz sobie normalnie coś tutaj przewozi. Spoko to wygląda. Zawsze ciekawie jest, no nie, jak coś tam nowego dodadzą. Moglibyśmy równie dobrze ich wszystkich po prostu pozabijać i tyle. Nie, nie chcę mieć ramki, Boże, co mi się tutaj zrobiło? Dobra, to chyba nieważne, ja chcę po prostu zdjęcie. Okej, wystarczyło jedno. Dobrze, jesteśmy. Wchodzimy na wieżę kolejową. Później będzie... O kurde, tu też sporo typa jest. Musimy się tak zakraść. Ja mam takie ciuchy, wiesz, robocze, więc teoretycznie powinienem być niewidzialny, ale różnie to bywa. Czy ja mam broń? Oż ty! One strzelają mocno! Yeah! Bomba tu, bomba tam. No i to właściwie tyle. Jestem ciekawy tej aktualizacji. O Jezu, na PlayStation 5. No dobrze, chodźmy na wieżę. Trzeba było tak od razu zrobić, ich po prostu pozabijać, nie? Yeah. Zabraliśmy to i teraz musimy wrócić do warsztatu tuningowego. I tak, robimy teraz finał, czyli rabunek. Będziemy musieli zrobić misję z pociągiem, gdzie któryś widz tutaj na czacie mi napisał, że jest to naprawdę fajna misja i warto, żeby ją sobie zrobić. Punkt przechwycenia pociągu, dojeżdżamy sobie powoli. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mówią, że to taki fajny napadzik jest, że to spoko się robi. Ja bym sobie je zostawił, może jakiegoś tutaj kompana bym sobie ogarnął do grania razem na PlayStation. Jedzie pociąg i mają śmigłowiec. Ty, a ten co? Jak ja to zrobiłem? Hej! Żebym sam siebie nie wy... Ej, no te kamizelki nic nie dają tutaj w GTA. Ci akurat w tym momencie mnie wypchali, co bombę rzuciłem. Cip. Jak to rzuc... Ty, bo ja pociąg zapaliłem. Dobra, strzelamy, tak. Ja nie wiedziałem, że podczas jazdy będzie trzeba to rozwalić. Cholera. Skoczyłem na ciapong. Co dalej? Ale co z moją suprą, powiedzcie mi teraz? Okej, okay, tu jeszcze przejdziemy. Gdzie są te hamulce? Czy ja to w ogóle tu trafię? Patrz, robi się. Jak ja w ogóle jedną stopą stoję na tym pociągu? Damn! Ostatni... O! Tu nic nie mogę, specjalnych pojazdów nie mogę, ale mogę wezwać swoją suprę tutaj. Fajna misja! I jeszcze raz, dojechaliśmy sobie. Spoko w sumie, że można było tą furkę sobie wezwać bardzo szybko. Że mechanik jednak działa nawet na napadzie. Okej, okay, mamy chyba załatwione. Ojej! Skąd ty się tu wziąłeś? Szybko! Dobra, mamy. Okej, okay, co dalej? O, tutaj jest jakiś gościu. Over to UK. Hey, let's go through this shit step by step. Lose them motherfuckers. Dobra, bierzemy samochód i zdupiamy to na styk wszystko. Właściwie nie mam zdrowia. Nie mam nic wybuchowego. Cały czas ktoś mnie atakuje. Słabo. Dobra, uciekamy. Oni naprawdę dobrze strzelają. I mogę nawet nie dojechać do bazy.
Dobra, dawaj, S2000. Zdupczamy stąd. Samochód mi się uszkodził. Kurde, mam stens. Deja vu, I just been in this place before. Higher on the street and I know it's my time to go. Uff, ej, to było ciężkie. Come on, show me the money. Przyjechałem fajną furką, nie? Nie myślałem, że mi się nic nie stało, ale odłożyłem przed chwilą. I co, dostaniemy za takie... Ja tutaj życie poświęcałem, 72 tysiące dostajemy za to.